Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Drake Hollow. Kochani, oczywiście kontynuujemy przygodę. Kontynuujemy przygodę i lecimy do River Place. River Place jest kolejna wyspa, którą z chęcią sobie zwiedzę. Mam nam 6 kryształów, ale czego możemy je oczywiście dorabiać sami w tej chwili. Również leczyć się możemy, więc też fajnie. Już się mniej obawiam na pewno tych mobów. O wilku mowa. O, wow, no mniej się obawia Shiro. Shiro się mniej obawia. Wow, to było piękne, to było piękne. Jak zetką w pokrzywy. No mi się nawet udało. Kurczę, było blisko, nie powiem. Gdyby nie ten garłacz, to miałbym problemy i to dosyć wysokie. Dobra. Zostały 2 sztuki, wschodzi słoneczko. Nasze manderki oczywiście mają żywność, mają wodę, wszystko jest fajnie. No jedynie co, kuleje im rozrywka. Nad rozrywką musimy niestety jeszcze popracować, bo jest jej mało, ale myślę, że jak będziemy mieć piłeczkę, to bez problemu również to im zaspokoimy. Grafki, tapizerki, czy my już możemy zrobić? My możemy tu budować? Nie, musimy powrócić do wioski. No nie, nadal nam brakuje tkaninki. Nadal brakuje tkaniny. Widzę, że te moby się bardziej rozprzestrzeniły tam dalej. Więc co my tu mamy? Tu jest duży. Weź, spadaj. Ty gnoju. Nie chciałem marnować tego ładunku do garłacza. I wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło. No i przy okazji drewno. Czyli wiecie co, tak sobie ogólnie myślałem, że patrząc po tych przedmiotach, które mamy do dyspozycji, to raczej drzewa tutaj nie odrastają. Więc będziemy musieli chyba je sami sadzić. Dobra, co tu jeszcze zostawiliśmy? No, tylko pałki i tym podobne. Dobra, czyli możemy powiedzieć, że owa wyspa jest już przez nas obskoczona. Chciałem jeszcze tutaj zobaczyć, bo tak jakoś mi się kojarzy, że tu jakaś była notatka kiedyś, ale może jestem przewrażliwiony, może mi się coś pomyliło. Może mi się coś pomyliło. Dobra, jak to wszystko wygląda w tej chwili? Tutaj mamy manderka, tu możemy sobie przejść. Myślę, że od razu polecimy na wprost, co miniemy tamtą wyspę, na której w sumie nie ma manderków. Zrobimy tak, czy nie zrobimy tak? Dobra. Nie będziemy żydzić. Kompania Włókiennicza Nowej Anglii. Czyli tu możemy znaleźć zapewne materiał. Dobra, 6 sztuk eteru. Myślałem, że już nie mam miejsca, ale na szczęście nie. O, jakiś budyneczek. Jakiś budyneczek. Wow. Panie, idź pan, nie powiem gdzie. Czym ty jesteś? Czym wy jesteście? Jezu, ile tego jest tutaj? No i jak ja mam cię zaatakować? Co, jak ja mam cię zaatakować? Dobra, siadło. Maść lecznicza. Pykło. Ajajajaj. Czy one się jeszcze bardziej poryspiły?
No, nie, nie, nie. Tam was jest trochę... Czy dużo, nie uważacie? Jest ten cholerny wilk. Tu jest ten cholerny wilk. Nie bajtuj mnie. Ups. Ale mnie zbejtował. Dobra, panie Gnat. Na szczęście już po tobie. Kapotka. Gdzieś tu jeszcze jest ten piesio chyba. Gdzieś tu musi być piesio, no właśnie. Tylko gdzie on jest? Gdzie jesteś, piesku? Tu jesteś, piesku. Jezu, jak ty gryziesz. Jak ty gryziesz. Dobra, czy coś zespiło się? Tak, jest skrzynka. Kolejny plan, skrawki tapicerki i nedyrdy mały. Nie powiem, nie powiem. Było ciężko. Wiecie, nie jestem przyzwyczajony do tego, że jak atakujemy, to stoimy w miejscu. Niby da się wcisnąć W i ona taki delikatny krok robi, ale... Ale jednak to jeszcze nie jest dla mnie takie zwyczajne. Dobra, mamy tutaj jakąś karteczkę. Zapisek Sary Hall. Jejmość Smith zawsze powiadała, że mam dar do ziół i wywarów. Dlatego mnie właśnie wezwała do domu poczciwego masona, jakiego żona miała rodzić. Nigdy mnie nie przerażał poród, ani też to, że rdząca, dając nowe życie, zawsze igra ze śmiercią. Zrobiłyśmy co w naszej mocy, ale poczciwy mason łkał, gdy jego małżonka konała, porodziwszy istotkę, która nawet nie miała szans zaczerpnąć pierwszego oddechu. Czyli żona masona nie żyje, umarła. Kim jest w ogóle ten mason? Znaczy, w ogóle nie wiem, kim są masoni i tak dalej, ale kim tutaj jest ten mason? Trochę taśmy. No i widzę, że nam się rozwala już powoli sierp. Broń do walki wręcz gitara. Kiepska gitara, 3 obrażenia na sekundę. Myślę, że to jest czas najwyższy, żeby zostawić już nasz tasak. Wiecznik jest słabszy znacznie, więc sobie to zróbmy. Tasek sobie wyrzućmy, bo jest niepotrzebny. Zobaczmy tą gitarę. Czy to jest gitara jednoręczna? 31 obrażeń. No ale właśnie nie wiadomo, czy to jest jednoręczna, czy nie. Weź się załóż. To jest dwuręczna chyba. Tak, to jest dwuręczna. Dobra, tasek może być. Trochę ładunków do garłacza, więc przy okazji nie musimy się tego bać. To mnie również cieszy. Do taśmy pakowej. Czyli widać, że są takie pseudo mini eventy tutaj, na które musimy być zawsze przygotowani. No jest dobrze wiedzieć, no. To, że gra nas nie uprzedziła, że coś takiego może być. No my tu dalej mamy? Kolejna kartka. Ła! Ile ładunków do garłacza. Lubię to. Strona z dziennika poczciwego masona. Cena godna ubolewania. Wiele żem stracił tego smutnego dnia. Moja żona i dziecko leżą bez ducha za sprawką Sary Howe, uczennicy akuszerki. Szczegóły wydarzeń tego wieczoru ocierają się o bluźnierstwo. Zatem obawiam się je tu przytaczać, przepraszam. Nie będzie zaskoczeniem, jeśli świat niewidzialny będzie szukał pomsty na poczciwych mężach sądu Kaduka. Cena, jaką przyszło nam zapłacić, jest wysoka, ale nie odstąpię od dążeń do ocalenia tego miasta, nie bacząc na możliwe konsekwencje. Czyli nasz poczciwy mason zgłupiał troszeczkę. Troszkę nam ten masonik zgłupiał. A tutaj wyszliśmy. Czy coś tu jest? Czy my tam możemy wejść, czy coś jest na kominach? Bo to mi bardzo śmierdzi. To mi bardzo śmierdzi. Co, nic tu nie ma? Jaja sobie robicie? Naprawdę? No to lipa. Myślałem, że będzie bardziej owocna tutaj przygoda, ale chyba nie. To w ogóle można było wejść normalnie. Nie wiem po co, ale okej. Nie wiem po co, ale okej. Ciężko się przechodzić przez te okiennice. No to nic więcej nie ma chyba.
Na górze chyba też nic nie było. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Skrytki. Dwie notatki już znaleźliśmy, więc spoko. Za notatkami już się nie rozglądamy, bo nie musimy. No musimy na pewno tą mapkę jeszcze. Znaczy mapkę. Musimy oczyścić tą wyspę. To jest jeszcze dla nas priorytet. Najgorsze jest to, że się trochę pogubiłem. Troszkę się pogubiłem. Kilka toalet. Oj. To mnie zabolało. To mnie bardzo zabolało. Dostać takim hitem to naprawdę potrafi zaboleć. Dobra, trochę nasionek marchwi, to też się przyda, żeby nasze manderki miały cokolwiek do jedzenia. Tutaj cisza i spokój. Aż za bardzo, aż za cicho. Aż za cicho. Ej, wracaj. Niestety martwi mnie to, że chyba... No właśnie, żadnej tkaniny jeszcze nie zyskaliśmy. To mnie najbardziej martwi. Poziom eteru jeszcze 5, to jest sporo. Jakoś nie widziałem tych... Nie widziałem tych krzaków. O, tam widzę skrytkę. O ile się nie spierdzielę. Bo tak też może być. Bo tak też może oczywiście być. Dobrze, że tu wlazłem. Sporo skrawków tapicerki, tylko co z tego? Wow. Ciebie nie widziałem. O, toporek oczywiście biorę. Kijek trzeba wyrzucić. Tasa krzewa kuchni. No jak to? A to były gałązki, nie kijek. To jest kijek. To jest kijek, dobra. O, już myślałem, o, już myślałem. Ale co tylko kamienie. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. O. Zdychaj, kundlu. Tam w ogóle jest jakiś samochód większy. Ciekawe, czy da się go otworzyć. Kwiatki sobie pozbieramy. No jeszcze 4 albo 5 sztuk. Których nie widzę. Tu nic nie ma? Nie. Nic nie ma. O, tu są krzaki. Dobra, mamy je. Mamy te krzaczki. Przynajmniej jeden. Nasiona marchewki. Jeszcze 3 sztuki krzaków. Gdzie my to znajdziemy? Znalazłem chyba tą całą wyspę wzdłuż i wszerz i nic jeszcze nie znalazłem. Dobra, znalazłem. Długo nie musiałem szukać. Weź, poczwaro, się uspokój. Widzicie, jedno miejsce, jakie owocne. No i fajnie. Tylko ja daję tu łuk sportowy i t-shirt z kotem. Spoko, jak na kociarza, spoko. Tam jeszcze widzę jedną skrytkę, więc na pewno się jeszcze po nią przejdę. No i chyba będziemy już szli w stronę. No właśnie, ale nie widać tego, nie widać oblężenia. Tam się jakoś wyłączyło, czy jak? Jest tylko pokazana noc. Będziemy szli już raczej w stronę manderków. No ale to tak, tak samo jest żelastwo. No, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Tu jest manderka. Więc po manderkę się przejdziemy. No co tam jest? Tam jest coś nieodkrytego. Jedna notatka. Tu nie ma w ogóle notatek. Tu też jest jedna notatka. Dostawczaki jakieś. Nie, ale dobra, idziemy po manderkę. Idziemy po manderkę.
Parkour. Fuck yeah. Nie widzę czasu oblężenia. Nie podoba mi się to. Długo coś zostało. Skrawki do pisarki zawsze na propsie. A manderki są tutaj. Mandereczki są tutaj. Spróbuję, chociaż wiem, że mi się raczej nie uda. Czemu ty się zrespiłeś? Wy się w nocy respicie? Masz ty gnoju. Bardzo mi się to nie podoba. Zobaczymy, czy zaraz będziecie takie odważne. No i chyba już nie jesteś odważny, co? Na szczęście, was się chyba najlepiej złukowali. O! Nareszcie się walną, co? Nie ma! Nie ma! Gnoju. Jest ze mną takie numery, amigo. Ja już tak z przyzwyczajenia klikam kontrol. Z przyzwyczajenia klikam kontrol. Co tu się w ogóle stało? Czemu tu jest tyle koszy sklepowych? A? Nie zdążyłeś, cwaniaczku, tego zrobić. Dobra, taśma pakowa. Cóż to jest? Czemu to się świeci? Połącz dostawczaki. Cóż to jest? Ja sobie chyba przypominam, cóż to jest, ale... Ale chyba jeszcze nie mamy... Nie mamy takiej... technologii, żeby tego używać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Łuk sportowy. To też jest łuk sportowy? Tak. Możemy wypuścić. Aha, czyli bronie dystansowe i zwykłe mają inne, że tak powiem, sloty. Dobra. Szukamy teraz, szukamy notatki i manderka. Gdzieś tu jest manderek. Gdzieś tu jest manderek, tylko pytanie gdzie? Nie wiem, czy nie lepiej... Oj, notatka. Oczywiście standardowo musiałem zrobić przerwę chwilową, no ale dobra. Wracamy już do czytania tego naszego zapisku Sary Hołów. Nowe życie. 5 obrotów miesiąca zeszło mi na przystosowanie się do nowego otoczenia. Gdyby nie ów ptak, nie przeżyłabym pierwszych kilku dni. Nieustannie do mnie mówi, podczas gdy ja przeczesuję tę cienistą krainę w poszukiwaniu żywności i ziół na opatrzenie ran, których doznałam podczas ucieczki. Słyszę jednak głosy. Okidoki, słyszysz głosy. Tylko tak, ja... O, już pokazał się najazd tak w ogóle. Dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Tylko co my tu mieliśmy jeszcze robić, bo już troszeczkę się zagubiłem. To możemy oczywiście już oddalić. Co tu jest? A, tu jest ten transport, dobra, nieważne, dostawczak. Poziom zalewu 9 i w dobrą stronę idziemy, w dobrą stronę idziemy. Tą stronę jest manderka. Jest manderynka. No i kolejny czerwony tym razem. Klubtek. Celne uderzenie, 20% obrażeń krytycznych. Spoko. Fajnie. Czy ja ci mogę dać... Nie mogę ci dać kryształów. Nie mamy takich kryształków, ale dobra.
Nic się nie dzieje. 6,5 minuty jeszcze do najazdu. Raczej nie zdążymy tu wszystkiego zrobić, no ale cóż. No ale cóż. Dlaczego tu wrócimy jeszcze w następnym uderzeniu, że tak powiem. No tak, czy tutaj była tylko jedna, tak? Jedna dodatka, poziom zalewu 8. Bierzemy to, jeszcze 7 sztuk, jest klejnot. Dobra, tylko tak, tam jeszcze jedno widzę, to akurat już będzie 5, 4, 3 nawet, dobra. Ale raczej nie zdążymy tego zrobić, to już kurde przydałoby się. A może? Może nam się uda? Sporo tu kryształów dropi. Może i się uda. Świetli kamień, dobra, mamy to. Się rozglądam przy okazji, czy tu nie ma jeszcze w pobliżu. Czy... Tutaj jedno widzę. Wow! Ole! Mendo. No tu jest malutkie. Kurde. Co się dzieje? 3 sztuki? Ej, wzrosło? Co jest do cholery? Co jest do cholery? Czemu tyle ich powzrastało? Won. I ostatni. Dobra, udało się, wyspa oczyszczona. Trochę kamyczków i jakaś broń. Pękowa dłoń, 30 obrażeń na sekundę, ale nie mamy miejsca niestety. Wow! Weź zdechnij. Ja też potrafię strzelać. Nie wiem, czy zauważyłeś. Dobra, broń. Czego my tu nie potrzebujemy? Pagaj, 29 obrażeń. W sumie to jest niepotrzebne. Jankowa dłoń. No one. Czyli co? Wszystko już mamy gotowe. Chyba nawet możemy się już bezpośrednio cofać do bazy. Niby są jeszcze skrytki jedne, ale czy my to znajdziemy? Miałem polemizować niestety. A jednak. Miłe zaskoczenie. Miłe zaskoczenie. Tam jest jeszcze kryształ. Dobra, to sobie pozbierajmy. I tu już więcej nic raczej nie będzie. Tam jest jeszcze jakiś kościół. Ale to już bardziej w tą stronę. Dobra, myślę, że możemy śmiało się już teleportować, aby przygotować się do najazdu i może... A w ogóle właśnie, bo ja nie sprawdziłem. Nie mamy piłki, czy nie możemy zrobić piłki do jogi. No trudno, może kupimy od Sroki coś. Ona w sumie lubi błyskotki, trochę tych błyskotek mieliśmy, zobaczymy, czy się uda. Dobra, co masz do nas, przyjacielu? Otrzymaj dar. A, to samo mi dałeś. Kimi jest niepotrzebny, niestety. Dobra, kiepska gitara może zostać. Podkaszarka też może zostać. To też może zostać. Zobaczymy, czy te kryształki nam się już na tyle zestakowały, że możemy coś z nich zrobić. W sensie, czy możemy dać któremuś z naszych bebizików. No chodź tu. Klubtek. Dobra, czerwonych w ogóle nie mamy. Kapusta. I marchew. Może ty możesz już, daj kryształ. Tak, będziemy mieć to. Dojrzewamy kolejnego manderka. No i dobra, 500 pedeków wpadło. 30% na dodatkowe łupy. Nowy poziom obozu, zarąbiście. Bimek, czy tutaj możemy coś dać? Daj kryształ. Oczywiście. I możemy dojrzeć kolejnego manderka. No ale nam te manderki dojrzewają, no.
Jupijajaj. Fajnie. Cieśla. Mamunio jest teraz młody. Tylko tak, co my w ogóle odblokowaliśmy? To jest bardzo ciekawe. Odblokowaliśmy automat do paintballu. Odblokowaliśmy również łóżko piętrowe. To może się przydać. Zaawansowany warsztat rozmaitości. To na pewno sobie blokujemy. I zostały nam jeszcze cztery schematy. Zasilanie. Myślę, że zasilanie sobie również odblokujemy. I zrobimy sobie również automat do paintballu. No i to łóżko oczywiście również. Został nam jeden schemat. Ale to może już po inwazji. Może już po inwazji sobie to zrobimy. Co nam powie kruk? Tak, tak, tak. Jestem gadającym zwierzęciem. Nie tylko ja. Padło ci kiedyś w ucho słowo chowaniec? Czarne koty, kruki i takie tam. Wierutna bzdura. W twoim świecie. Tutaj, jak widać na załączonym obrazku, są całkowicie realne. Te krążące w twoim świecie opowieści pochodzą od tych, którzy odwiedzili nas i potem wrócili do siebie. Jednak, jeśli któryś z nas przejdzie do was, zaczyna marnieć, traci całą mądrość. No to żyjemy tutaj, chociaż okolica trochę podupadła przez ostatnie kilkaset lat. Aż ty śmieszku, heheszku. Dobra, czy my możemy sobie zrobić to łóżko na przykład, albo tą maszynkę do paintballu? Możemy teoretycznie, ale... 40 sekund. Zdążę jeszcze sobie może kupić tkaninkę. Panie Sroko. Tkanina. 25. No drogo, 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 drogo. Ale możemy zrobić piłkę przynajmniej. Nie! Nie! Jezu, jakie to jest głupie. No dobra, będziecie mieć piłkę daleko. Jakie to jest głupie z tym. Strasznie. Strasznie głupie. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to mega. Teraz zrobimy im to i zrobimy im jeszcze zasilanko. Akurat będzie tutaj. Gdzie one są? O, najazd nadciąga, ale nie widzę najazdu. Tam jest najazd. Ja widzę, że z tymi mobami to się nawet nie opłaca zbytnio ganiać. Nie opłaca się z nimi ganiać, bo i tak... O kurde, ciebie to ja nie lubię. Ciebie to ja nie lubię, panie Biesie. Kurde, nie. Dobra. Wszyscy żyją, wszyscy żyją. Prawda, dwa ładunki garłacza zmarnowałem, ale... No, ale trudno. Więc macie z daleka piłkę. Może wam wystarczy. Może wam wystarczy. No i na pewno jeszcze jedną studnię musimy zbudować, bo ewidentnie manderki mają problem z wodą w tej chwili. Więc... Może gdzieś tu? Druga studnia? Myślę, że wystarczy. Dodatkowo możemy zrobić sobie chyba... O Jezu, metalowy złom, tkanina i czary. Tego aż tyle nie mamy. Trzymaj kierat? A jak to zrobić? Pomoc do paintballu. Połącz zasilanie. No, co ty... Ej, co ty robisz? Co ty robisz? Połącz. Nic nie mogę? O, działa. Zarąbiście działa. To tak, jedna manderka u nas śpi niestety na podłodze. To mi się nie podoba. A i w taki sposób możemy też różne rzeczy patrzeć. Ej, dobra. Zdemontuj. Zaraz pewnie będę tego żałował. Oczywiście, że będę żałował. No dobra, czyli jedno łóżko po prostu sobie zniszczyłem.
No ale to jestem ja. Ja tak potrafię. I dodatkowo nie możemy kolejnego zrobić, bo nie mam tkaninek. Świetnie, Shiro, świetnie. Po prostu great. Zarąbiście. Odwaliłeś kawał dobrej roboty. Dobra, posiej nasionka, informacje, produkuje żywność. Możemy to naprawić. Mamy kilka rzeczy jest do naprawy, więc sobie to wszystko ładnie pobudujemy. Myślę, że możemy również zacząć to rozwalać. Jednak te drzewka nie rosną, więc skoro są nam niepotrzebne, w ogóle coś gra się zaczęła chyba bugować. Coś się chyba gra zaczęła bugować. Ewidentnie, coś się dzieje nie tak. Coś tu się chrzani. Mam nadzieję tylko, że to jest niegroźny bug. No i chyba się naprawiło. A skądże znowu? Jeszcze jednak nie. No i dobra, zastanawiam się teraz jeszcze, jak sobie tą bazę obudować. Czy ją obudować wzdłuż tutaj? Czy może jednak w inny sposób? Ale moi drodzy, z tym też będziemy dochodzić w następnym odcinku. Dzięki wielkie, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się widzimy oczywiście w następnych odcinkach z Drake Hollow. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej, hej!